Zima i święta już tuż, tuż, więc bądźmy empatyczni jeszcze bardziej, ponieważ ten okres w roku wymaga naszej empatii w stosunku do osób bezdomnych. Nie bójmy się interweniować i najlepiej w takiej sytuacji, kiedy widzimy kogoś gdzieś leżącego, zwrócić się i zgłosić to na policję. Jakie są możliwości pomocy osobom, które widzimy gdzieś takie bezdomne w sytuacji być może zagrożenia życia? No, to przede wszystkim, tak jak pani wspomniała, warto po prostu reagować. Jeśli wiemy, że gdzieś w jakimś miejscu mogą przebywać osoby zdomne, czy też widzimy osobę, które na przykład śpi na ławce, a temperatura jest bardzo niska, no o takich naszych, najlepiej tak naprawdę powiadomić policjantów. Możemy zadzwonić pod numer alarmowy 112, możemy powiadomić dzielnicowego, którego znamy z naszej okolicy. No wtedy w takie miejsce uda się policyjny Patrol sprawdzić, czy te osoby nie potrzebują pomocy, poinformuje ich o możliwości na przykład spędzenia tej nocy w noclegowni, czy, czy o innych sposobach na poradzenia sobie właśnie z tego, Typu sytuacją. Tutaj również warto do wszystkich zaapelować o to, aby nie być obojętnym wobec nie tylko osób bezdomnych, ale również starszych, nieporadnych naszych sąsiadach, którzy w tych dniach mogą mieć utrudnione po prostu egzystowanie, czy to problem z ogrzewaniem, czy to problem z prostymi nawet zakupami. No, warto takich osób również wyciągnąć pomocną dłoń, a jeśli sami z jakichś powodów no, tego nie chcemy robić, no to o takich właśnie osobach powiadomić naszych dzielnicowych. Niestety m, przepisy nie pozwalają na to, żebyście bez zgody osoby, która gdzieś znajduje się bezdomna w mieście, zabrali ją do jakiejś noclegowni. Co w tej sytuacji my mieszkańcy też możemy zrobić, czy wy? Jaka jest alternatywa? No tak naprawdę jedyna możliwość to zachęcanie takich osób właśnie do korzystania z pomocy, informowania ich o, o takich możliwościach, no i sprawdzania, czy nie potrzebują naszej pomocy. No tak jak wspomniałem, jeśli widzimy osobę, która zasnęła, bądź jest nietrzeźwa, tak naprawdę pamiętajmy też o tym, że taka osoba, która gdzieś zasłaba, może to być atak cukrzycy, więc, więc w takich sytuacjach zawsze warto reagować, poinformować policję czy też Straż Miejską właśnie o tego typu zgłoszeniach. Pamiętajmy, że warto pomagać, zwłaszcza takim osobom. Cały czas w mieście organizowane są akcje pomocy, czyli gorąca miska zupy dla osób potrzebujących, zbieranie rękawiczek, różne tego typu akcje, więc warto w taki sposób chociaż wesprzeć osoby, które tej naszej pomocy potrzebują i na pewno nie pozostawać obojętnym.